dobry, Magdalena Rotuska-Korbel. Witam się z Państwem w poniedziałek, 15 września i zapraszam na dzisiejsze wydanie Teledziennika. Bariery w rozwoju organizacji pozarządowych to główny temat spotkania, które odbyło się w Świebodzickim Centrum Kultury. W spotkaniu wzięło udział blisko 50 przedstawicieli fundacji i stowarzyszeń działających na terenie Wałbrzycha, Walimia, Głuszycy, Boguszowa Gorc, Świdnicy, Strzegomia i Świebodzic. Organizatorem spotkania, podczas którego przedstawiono bariery, z jakimi najczęściej borykają się organizacje pozarządowe, było Stowarzyszenie Obywatelskie Świebodzice, które reprezentował prezes Ireneusz Zyska. Niejasność i skomplikowanie przepisów prawa w przypadku pozyskiwania środków na działanie, niska świadomość społeczna finansowania organizacji pozarządowych, zawłaszczanie przez samorządy obszarów działania w sferze społecznej, niska aktywność społeczna obywateli to tylko niektóre z problemów, z jakimi borykają się organizacje pozarządowe. Chcielibyśmy omówić, jakie te bariery są, nazwać je po imieniu, spróbować przeanalizować i odpowiedzieć na pytania również uczestników, jak można zmieniać rzeczywistość tak, żeby łatwiej było funkcjonować, łatwiej można było prowadzić działalność w ramach organizacji pozarządowych, szczególnie w zakresie finansowym, pozyskiwania środków, całego zaplecza prawnego związanego z funkcjonowaniem organizacji, możliwości rejestrowania, prowadzenia, rozliczania. Myślę, że w tej chwili wykład, który pan Waldemar Weiss przekazuje słuchaczom, jest bardzo, bardzo ciekawy. Prezes Stowarzyszenia Obywatelskie Świebodzice zwrócił również uwagę na słabą współpracę pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Świebodzic. Według prezesa jest wiele dziedzin, w których mogłyby one wyręczyć samorząd. Ja przez kilka lat pracowałem w samorządzie terytorialnym w gminie Świebodzice. Spotkałem się z kilkoma problemami właśnie związanymi na tyle współpracy z organizacjami pozarządowymi, pewnego rodzaju nawet rywalizacją czy konkurencją samorządu w stosunku do organizacji pozarządowych. Polega to na tym, że samorząd, mając krótkie terminy na realizację pewnych zadań, woli sam to zrobić niż niejako zlecać te zadania organizacjom pozarządowym. A przecież można powiedzieć, że to jest swego rodzaju drugi etap reformy samorządowej, bo w roku 1990 mieliśmy 27 maja pierwsze wybory samorządowe, reforma samorządowa w oparciu o ustawę z dnia 8 marca 1990 roku. I zawsze do tej pory mówiliśmy, że to, co nam się najbardziej udało, tak przynajmniej i pan profesor Kulesza, świętej pamięci osoba, która autor reformy samorządowej czy projektu ustawy, współautor, też mówił o tym, że to, co nam najbardziej wyszło w czasie tego dwudziestolecia, czy już w tej chwili 25-lecia wolnej Polski, to właśnie samorząd terytorialny. Niemniej jednak dzisiaj samorząd jak gdyby nie chce oddać swoich pozycji, które przyjął, a drugim etapem byłoby tej takiej oddawania dla społeczeństwa, dla ludzi aktywnych, możliwości rozwoju działalności, byłoby to, aby po prostu osoby, które są twórcze, kreatywne, mogły prowadzić działalność w ramach organizacji pozarządowych. Oczywiście w tych dziedzinach, które gmina, nie są dla gminy zarezerwowane jako działania ustawowe. Spotkanie trwało ponad 2 godziny i było bardzo owocne, mimo iż z zaproszenia nie skorzystał nikt ze świebodzickich władz samorządowych. W sali witrażowej kamiennogórskiego ratusza odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń, świadectw i dyplomów przyznanych przez cech rzemiosł różnych. Spotkanie zorganizował kamiennogórski cech rzemiosł różnych oraz małej i średniej przedsiębiorczości. W tym roku do egzaminów mistrzowskich przystąpiło 6 osób, do czeladniczych 56. Wszyscy zdali. W kamiennogórskim ratuszu odebrali dokumenty potwierdzające zdobyte umiejętności. Tu wielu z tych 56 młodych ludzi myślę, że spotkam już po 3-4 latach na egzaminach mistrzowskich i tego im bym bardzo serdecznie życzył. Ja wiem, że najlepszy pracownik to przygotowany u siebie w danym zakładzie pracy i mistrzowie, którzy w swoich zakładach szkolą uczniów, którzy znają pracę od podstaw, ci, którzy prowadzą usługi, to uczeń widzi, jak się przyjmuje samochód,
na przykład do naprawy, jak go trzeba opisać, co zauważyć. Później uczestniczy w procesie naprawy całej usługi i później ten samochód jest oddawany klientowi. I ten młody człowiek widzi, samochód przyjechał brudny, zaniedbany, został naprawiony. Mistrz mówi, trzeba go umyć, trzeba oddać samochód we właściwym stanie. I tak powinno wyglądać. I ten młody człowiek, który kształcił się w liceum profilowanym, on tego nie wie. A ten siłą rzeczy widzi przyjmowanie usługi do naprawy i oddanie, jak to ma wyglądać. W innych branżach wie, jak trzeba zapakować, jak ten wyrób oddać klientowi, który powierzył go do naprawy. No, dalej będę planował pójść dalej do pracy, będę miał większe szanse na znalezienie lepszej pracy. No i w tym sensie wiąże większe pieniądze, wszystko. Czy było ciężko otrzymać dyplom? No, trzeba było się trochę postarać, trzeba było włożyć trochę wysiłku w to, żeby odbyć tą naukę. Przez 3 lata jednak trzeba było. No nie powiem, nie jest łatwo, no ale jestem zadowolony z tego, że otrzymałem to, że ukończyłem z pozytywnie całą szkołę i wszystko. A jakie masz plany w najbliższej przyszłości? Chcesz zostać w Polsce? Jak sugerował to mistrz, czy jednak wolisz wyjechać? A raczej będę planował zostać w Polsce, bo jednak tak za granicę wyjeżdżać, jednak u siebie to u siebie. Więc zobaczymy. Też 3 lata, no i trudno było zrobić, trudno, ale człowiek się stara, no i doszedł do tego, czego chciał. A jak wyglądały zajęcia? Różnie. Raz gorzej, raz lepiej. No ale pokona człowiek tą trudną naukę i wszystko. Jakie są twoje plany w najbliższej przyszłości? Kontynuować pracę, może jeszcze jakaś nauka. Czy zamierzasz zostać w Polsce, czy jednak chciałbyś wyjechać? Nie, no jednak w Polsce. Myślę, na pewno w Polsce. Dodatkowo przedstawiciele cechu wręczyli złote i srebrne medale imienia Jana Kilińskiego. Medale złote otrzymali Krzysztof Świątek, burmistrz Kamiennej Góry oraz Ireneusz Kruczek, prezes firmy Dofamatis. Nie mam specjalnie wielu odznaczeń, więc to jest dla mnie szczególnie ważne. Nie przywiązuję do tego specjalnie wagi, ale myślę, że to odznaczenie coś znaczy. To jest jakby, tak mam nadzieję, że uhonorowanie mojego kontaktu z cechem, ale w ogóle średnią i małą przedsiębiorczością. Pewno nie wszystkich mi się udało zadowolić, ale staram się współpracować, staram się pomagać. Wiem, co robiłem i wiem, co będę robił. Także to, że cech raczył to zauważyć, dla mnie naprawdę duża satysfakcja. Serdecznie im za to dziękuję. Myślę, że to jest, no jest to zawsze jakiś taki bodziec do dalszej współpracy. Od tej współpracy się nie uchylam i koledzy z cechu wiedzą o tym najlepiej. W pana opinii cech umożliwia młodym ludziom nie tylko zdobycie wykształcenia, ale także podjęcie pracy. Jest to ogromnie ważne, zwłaszcza w dzisiejszej dobie bezrobocia. Tak, ma pani rację. Zwróciła pani na bardzo szczególną sprawę. Wracamy jakby do szkolenia zawodowego. Zaczynamy coraz bardziej to doceniać. To widać już po naszych zakładach. Dofama, Autokan podjęły te działania, zwłaszcza tutaj Dofama. I również to, co dzisiaj usłyszałem, te świadectwa dają możliwość pracy nie tylko w kraju, ale również i w krajach Unii. To jest bardzo ważne. Rynek nam się otworzył i mamy coraz lepszych fachowców, kształcimy właśnie w tych zawodach konkretnych i to jest dla mnie bardzo pocieszające. To, co dzisiaj usłyszałem, bardzo mnie buduje, że ci młodzi ludzie mają papiery, które są przyjmowane i uważane w krajach Unii. To jest bardzo ważna sprawa, chociaż to, co dzisiaj starszy cechu podkreślał, wolelibyśmy, aby większość tych ludzi pracowała w Polsce i z tego, co wiem, co usłyszałem od prezesa Dofamy, że 30 absolwentów, którzy zakończyli pracę, naukę, uzyskali pracę właśnie w Dofamie. Także to jest sygnał bardzo dobry, bo to też młodzi ludzie pozostaną tu, a tak czasami narzekamy, że nam się Kamienna Góra wyludnia. Więc myślę, że to też jest dobry kierunek naszego działania. Także jeszcze raz serdecznie i cechowi, i wszystkim mistrzom i zakładom pracy, które w to się zaangażowały, serdecznie gratuluję. Na pewno jest to duże wyróżnienie, czuję się naprawdę zaszczycony. Nie spodziewałem się takiego wyróżnienia, szczerze mówiąc, jest mi niezmiernie miło z tego powodu. W tym roku rekordowa ilość uczniów w Dofamie? Tak, zgadza się. W tym roku mamy 104 uczniów w zawodach ślusarz i operator obróbki skrawanie. Dodam też, że wszystkich absolwentów, którzy ukończyli szkołę w tym roku, zatrudniamy od 1 października, przychodzą do nas do pracy. Turniej
Unii Miast i Gmin Powiatu Wałbrzyskiego za nami. Tym razem gospodarzem była gmina Walin. W ubiegłym roku turniej gościł w Mieroszowie, gdzie z kretesem polegli przedstawiciele gminy Walin i wtedy, gdy inni delektowali się słodkim smakiem wygranej, to właśnie oni układali plan na pokonanie rywali w tegorocznych zawodach. Gmina Walin przegrała w ubiegłym roku, w związku z tym jest w dniu dzisiejszym gospodarzem. Mam nadzieję, że Powiat Wałbrzyski uplasuje się gdzieś tam, powiedzmy, w środku, także w następnym roku nie będzie musiał organizować akurat tego turnieju. To będzie już turniej 21. W każdym razie fantastyczna zabawa nas tutaj samorządowców w dniu dzisiejszym w gminie Walin. W turnieju wzięło udział 7 drużyn, których członkowie musieli wykazać się niezwykłą kondycją, szybkością i sprytem. Strącenie puszek, toczenie beczki czy rzucanie ziemniakiem do wiadra z wodą to tylko niektóre z konkurencji, którym musieli sprostać uczestnicy 20. turnieju miast i gmin powiatu wałbrzyskiego. Konkurencje nietypowe chyba jak na zawody samorządowe, ale każdy osobno. Rywalizacja też jak widać jest, niekoniecznie trzeba w szranki bezpośrednio startować. No konkurencje dopasowane do naszych zawodników i umiejętności. W tamtym roku byliście ostatni, teraz będziecie numerem jeden? No nie trzeba mówić, że byliśmy ostatni, aczkolwiek jesteśmy organizatorami, może w ten sposób. Chcielibyśmy w tym roku wygrać, jak każdy chyba, który tutaj dzisiaj jest, a tak najważniejsze to chodzi o dobrą zabawę. Jedzenie pączków na czas, 3 pączków, wydawało się, że to jest bardzo łatwa konkurencja, ale okazuje się, że to nie jest takie proste, nie jest takie łatwe, to jest wymagające w czasie, pączki są suche, więc bardzo trudno je akurat połknąć i zjeść. Natomiast są jeszcze fajne konkurencje związane z rzucaniem ziemniakami do wiadra, prawda, to tak niby frytki, bardzo fajna konkurencja, super sprawa. Starosta powiatu wałbrzyskiego walczy w tej chwili z puzzlami, więc układa budżet, zobaczymy jak mu pójdzie. W każdym razie no, bardzo fantastyczna zabawa, gratuluję pomysłów, jeżeli chodzi o organizację tych konkurencji gminie Walin, bo naprawdę bardzo fantastycznie można się dzisiaj, w dniu dzisiejszym bawić. Mimo szczerych chęci punktacja okazała się bezwzględna, a na podium były tylko 3 miejsca. Zwycięzcami w tym roku okazali się przedstawiciele z Jedliny Zdroju. Drudzy byli gospodarze spotkania, czyli gmina Walin. Z brązem i bogatsza o 500 zł do domu wróciła drużyna ze Szczawna Zdroju. 4. miejsce zajęły Stare Bogaczowice, 5. był Mieroszów, 6. Bokuszów Gorce. Ostatnie miejsce zajął powiat wałbrzyski, któremu nie pomógł nawet sojusz z opozycją. I to właśnie jemu w przyszłym roku przypadnie zaszczyt organizacji 21. edycji imprezy. A teraz zapraszam Państwa na kolejny odcinek z cyklu naszych porad. Dziś wszystko o węglowodanach. Ostatnio rozmawialiśmy o białkach i ich roli w diecie. Dziś porozmawiamy sobie o węglowodanach. Jaką one pełnią rolę podczas diety? Może tak, zacznijmy od tego, cóż to są takiego węglowodany.
Węglowodany, no nic innego jak związki organiczne, no potocznie zwane cukrami. Możemy je podzielić na takie dwie grupy. Na węglowodany proste i na złożone. Do węglowodanów prostych zaliczamy monosacharydy i disacharydy. Do złożonych są to polisacharydy. Do monosacharydów zaliczamy sobie glukozę, laktozę, fruktozę, maltozę, mannozę i tak naprawdę no, są to nic innego jak takie cukry, które występują no, w pożywieniu w owocach, w cukrze buraczanym i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tak mówiąc, że tak powiem w uproszczeniu, natomiast do węglowodanów złożonych zaliczamy tutaj skrobię i glikogen. To tak naprawdę skrobia występuje, no, najbardziej znana nam jest występująca w roślinach zbożowych, czyli tak zwanych ziemniakach. W zbożach występuje w granicach no, między 50 a 70%, w ziemniakach to jest około 20%. No i najwięcej występuje w skrobi, w kukurydze to jest około 80%. Glikogen, inaczej tak zwana skrobia zwierzęca. No, występuje on w mięśniach, sercu, w płytkach krwi, generalnie no, w naszym organizmie. Także tak możemy je podzielić. I gdzie w ogóle występują węglowodany? Węglowodany właśnie głównie znajdujemy w zbożach. Nie występują one tak naprawdę w produktach zwierzęcych. Tak? Także tu możemy spotkać węglowodany. I jak je możemy tutaj podzielić, jeżeli chodzi o te związki złożone i proste. Jeżeli tutaj mówimy o węglowodanach prostych, no, znajdujemy je głównie w produktach wysoko przetworzonych. Czyli jeżeli tutaj mówimy o mące przetworzonej, o nie wiem, słodyczach, wszystkich produktach przetworzonych. I co one nam dają? Dają nam bardzo wysoki wzrost energii. Są pozbawione tak naprawdę w większości minerałów, jakichś związków odżywczych, witamin i wszelkich innych tak naprawdę związków potrzebnych nam, aby ten organizm dobrze funkcjonował. Jeżeli chodzi o węglowodany złożone, no to głównie tutaj możemy je znaleźć w takich produktach nieprzetworzonych. Czyli można powiedzieć no, w zbożach nieoczyszczonych, które zawierają wysoką ilość błonnika. Tego typu węglowodanych powodują, że mamy uczucie sytości na bardzo długi okres czasu. Zawierają bardzo dużo związków mineralnych i witamin, bardzo dużą ilość magnezu, to jest około 70%. Zawierają bardzo dużo witamin z grupy B, niacyn, żelaza oraz cynku. Także tego typu węglowodany są jak najbardziej dla nas wskazane. Poza tym, co jest bardzo istotną rzeczą, mają dość niski indeks glikemiczny w przeciwieństwie do węglowodanów wysoko przetworzonych, tych prostych. Co daje nam ten indeks glikemiczny, o czym on nam mówi? Indeks glikemiczny mówi nam o tym, że na przykład w prostym przykładzie, zjadając węglowodany proste, czyli nie wiem, niech to będzie jakiś batonik i tak dalej, następuje bardzo duży wzrost glukozy we krwi, przez co trzustka produkuje nam dużo insuliny, która jest wyrzucona do organizmu i tak naprawdę pomaga wchłonąć się glukozie w komórki. Natomiast no tutaj tak naprawdę paradoksem jest to, że ta glukoza nie jest wchłaniana do organizmu, tylko tak na dobrą sprawę poprzez zbyt duży wyrzut insuliny jest pakowana w komórki tłuszczowe i tak na dobrą sprawę za chwilę jesteśmy po raz kolejny głodni, czyli następuje bardzo duży spadek energii i jesteśmy tak naprawdę zmuszeni do spożycia kolejnego posiłku, który znowu jest wysokowęglowodanowy, kółko się zamyka i jesteśmy tak naprawdę narażeni na odkładanie tkanki tłuszczowej. W przypadku zjedzenia węglowodanów o niskim indeksie glikemicznym, no na dobrą sprawę mamy odwrotny skutek. Mamy bardzo wolno uwalnianą glukozę we krwi, bardzo wolno nam się wchłania do organizmu,
i przez to na dzień dzisiaj, przez to jesteśmy tak na dobrą sprawę na, w dłuższej perspektywie nasyceni, te węglowodany są wolniej wchłaniane przez dłuższy okres czasu i są tak naprawdę bardziej dla nas, no, można powiedzieć, pożądane. Natomiast jeżeli chodzi o jakie węglowodany, no bo wiadomo, tutaj ja podzieliłam je na złożone i proste, to jest tylko taka, jak to mówię, uproszczona klasyfikacja tych węglowodanów, do jakich grup, jakiego typu są to produkty i kiedy je zjadać, czyli w okolicy okołotreningowej, potreningowej, czy też dla osób uprawiających sport, bądź też nieuprawiających sportu, no tutaj powie mój kolega Bartek, jak po prostu można je podzielić. Ile węglowodanów i kiedy może zjeść osoba, która intensywnie trenuje na siłowni, a ile osoba, która sportu nie uprawia? Może zacznę jeszcze od tego, że tak naprawdę 1 gram węglowodanów to są 4 kalorie. I węglowodany są to tak naprawdę najszybsze źródło dla naszej energii. Co prawda tłuszcze dostarczają 9 kalorii, ale jeżeli chodzi o węglowodany, one szybciej trafiają tak naprawdę do naszego, dodają nam więcej energii, ponieważ podczas wysiłku fizycznego jest to nawet 2 razy więcej energii z węglowodanów niż z tłuszczy, a podczas bardzo intensywnego wysiłku jest to nawet do 5 razy więcej energii z węglowodanów i tłuszczy. W ogóle węglowodany znajdują się w naszym organizmie w mięśniach i w wątrobie w postaci glikogenu. Część też krąży we krwi. I teraz wszystko zależy od tego, do czego potrzebujemy te węglowodany. I tu właśnie zaczyna się tak zwana rotacja węglowodanami. Najlepiej przed treningiem spożywać węglowodany złożone, ponieważ nie powodują tego tak zwanego dużego wyrzutu insuliny. Po tym nie jesteśmy senni i ten trening jednak przychodzi nam w sposób tak bardziej łatwiejszy i więcej energii mamy. Jeżeli przyjmiemy węglowodany proste, jesteśmy ospali, ten trening nie wygląda tak, jakbyśmy chcieli. Najważniejsze jednak jest przyjmowanie węglowodanów po treningu siłowym. I wtedy, kiedy mamy uszczuplone zasoby glikogenu w mięśniach, do 2 godzin powinniśmy przyjąć wtedy węglowodany proste. Wtedy te węglowodany są uzupełnione jako źródło energii, a nie odkładane w postaci tkanki tłuszczowej. Co ważne, niektórzy bardzo ograniczają spożycie węglowodanów, bardzo popularne są diety wysokobiałkowe, dieta Duncana. Nie jest to dobrym pomysłem, ponieważ podstawową sprawą jest to, że tłuszcze spalają się w ogniu węglowodanów, a nie odwrotnie. Także musi być dostarczona pewna ilość węglowodanów do organizmu, żeby mogły się spalać tłuszcze. To jest różnie, bo dla osób nietrenujących to jest od 2 do 3 gram na kilogram ciała. Dla osób trenujących powiedzmy 3-4 razy w tygodniu to jest 3-4 gramy węglowodanów, a dla zawodników to jest nawet 5-6 gramów węglowodanów na kilogram ciała. Tak samo nie powinniśmy się bać przyjmowania węglowodanów na noc. W większości krąży taka opinia, że już na wieczór nie powinniśmy spożywać posiłków wysokowęglowodanowych, tylko bardziej białkowe. Nie jest to prawdą, ponieważ podczas snu zachodzą wszystkie procesy życiowe, regeneracyjne i organizm też potrzebuje pewnego źródła węglowodanów. Fajnie, jakby to były właśnie węglowodany złożone. Jeszcze powiem, co zaliczamy do węglowodanów prostych i złożonych. Węglowodany proste to przede wszystkim wszystkiego rodzaju cukry, słodycze, miód. To są takie najprostsze źródła węglowodanów prostych, po których jest najwyższy wyrzut insuliny. Jeżeli chodzi o węglowodany złożone, to przede wszystkim ryż, makaron. I tutaj jeżeli chodzi o makaron, to bardziej bym polecał jednak nie makaron z jajek, tylko makaron z semoliny, czyli to jest durum, to są zboża. Ona ma przede wszystkim niższy indeks glikemiczny, a co jest też dosyć ważne. Tutaj możemy wszystkiego rodzaju kaszy spożywać, ziemniaki. Jeżeli chodzi o ziemniaki, to najlepszym źródłem węglowodanów jest batat.
To jest ziemniak słodki, on ma naprawdę bardzo dobre właściwości, ma niski indeks glikemiczny, jest bardzo, bardzo dobrze przyswajalnym węglowodanem. Także tak jak mówię, nie należy się też bać węglowodanów. Te węglowodany nie należy też przyjmować w jakichś takich za dużych ilościach, ze względu na to, że organizm nie jest w stanie to wszystko strawić i później jest takie mylne też przekonanie, że tłuszcze się odkładają w organizmie. To nie jest prawdą. Głównie w organizmie odkładają się węglowodany. Tutaj jeszcze jedna rzecz, która jeżeli chodzi o indeks glikemiczny, fakt, że niektóre produkty mają, niektóre powiedzmy ryż ma biały, ma wyższy indeks glikemiczny, a brązowy niższy, ale zazwyczaj nie spożywamy samych węglowodanów. Węglowodany spożywamy w towarzystwie tłuszczy i białka. Jeżeli nawet jemy węglowodany o wyższym indeksie glikemicznym, ale dostarczamy do tego, jemy je z białkiem i z tłuszczem, to od razu cały posiłek jest o wiele niższym indeksie glikemicznym. Co jest jeszcze bardzo ważne, przy spożywaniu węglowodanów należy pić dosyć dużo wody, ponieważ jedna cząsteczka węglowodanów potrzebuje 3 cząsteczki wody, żeby mogła przekształcić się w glikogen. Także pijmy wodę, w ogóle picie wody jest bardzo ważne i tutaj też naprawdę polecam, żeby każdy dorosły człowiek wypijał minimum 2-3 litry wody, a w szczególności, gdy spożywane są węglowodany. Myślę, że to podstawowa wiedza, którą tutaj przekazałem, jest wystarczająca. Jeżeli by chcieli Państwo uzyskać troszeczkę więcej jakichś informacji, to serdecznie zapraszamy tutaj za nią do nas na treningi, ewentualnie na jakieś konsultacje żywieniowe do Fitness Zdroju w Szczawie. Więcej informacji na temat zdrowego trybu życia i zdrowego odżywiania znajdziecie Państwo na naszym portalu informacyjnym www.daminfo.pl. Z mojej strony to dziś już wszystko. Zapraszam jeszcze na spotkanie z radnym Rady Powiatu Wałbrzyskiego Krzysztofem Kwiatkowskim. Sponsorem prognozy pogody jest firma Interferie, posiadająca hotele wypoczynkowe w górach i nad morzem. Interferie jest zawsze blisko. Sponsorem prognozy pogody była firma Interferie, posiadająca hotele wypoczynkowe w górach i nad morzem. Interferie jest zawsze blisko.